Witam Was, moi drodzy, i zapraszam Was dzisiaj na filmik, tak jak na szwedzkim kanale nieraz widziałam. Mam to nazywają chit chat, czy jakoś tak, już nie wiem, czy dobrze mówię. I po prostu one malują się, mówią co tam u nich, szykują się. I właśnie tak wyglądają te filmiki, więc ja stwierdziłam, że też to zrobię. Popowiadam, co mówię ciekawego. Zamiast vloga to będzie taki makijaż, w którym będę mówiła, co u mnie słychać. I jeszcze właśnie piję kawę, to jest moja kawa pierwsza dzisiaj, w ogóle jeszcze nic nie jadłam. Jest godzina 10:26, tak jak mówiłam przed chwilą. 10:26 i ja się ogarniam i szykuję, bo dzisiaj o 11:30 jest szczepienie. Oliver ma szczepienie przeciwko gruźlicy właśnie dzisiaj. I właśnie o 11:30 idziemy. Najlepsze jest to, że ja w ogóle dzisiaj zaspałam. Uwielbiam to pędzle, będę tak odchodziła od tematów, mówiła i odchodziła właśnie te schaby. Mam dwa, kupiłam sobie je w Polsce, jak byłam, i są naprawdę super. I w ogóle uwielbiam ten podkład z Biedronki. Wiem, że trochę się różni od mojej szyi, może trochę podniosę, bo jest troszkę ciemniejszy, ale on jest taki fajny. W ogóle mam tutaj inne podkłady typu Lancome, AA i z L'Oreal. Ale te wszystkie podkłady dają efekt maski. On daje taki efekt naturalny i taki nawilżony, że w ogóle nie wchodzi nam w zmarszczki. No naprawdę jest super. Zresztą jestem zakochana w tym podkładzie. Jeszcze żaden mi się tak nie podobał jak ten podkład z Biedronki normalnie. Więc tak, więc jak mówiłam, zaspałam, obudziłam się dzisiaj o godzinie 9:15 i mówię, o, super, bo akurat mi się nic zależało na tym, że balany poszedł do przedszkola właśnie z tego względu, że Oliver ma dzisiaj to szczepienie, plus jeszcze mieliśmy jechać na zakupy do Julii. W Polsce jest Julia? Szczerze mówiąc, już zapomniałam, chyba jest, nie? Czy nie ma? Jest, tak mi się wydaje. Właśnie mieliśmy jechać tam jeszcze na jakieś tam zakupy, a z Alankiem to więcej marudzenia. I on chce to, tamto chce, trochę tak średnio. Obudziłam się dzisiaj o godzinie po 7, bo dawałam jeszcze oliwę jeść Oliverowi. To Olivera robiłam jeszcze jedzenie, ale on jeszcze chciał dalej spać. Nie obudził się wyjątkowo, bo zazwyczaj właśnie się dość budzi po godzinie 7. On chciał jeszcze spać, no to ja myślę, okej, no jeszcze śpimy, mam jeszcze gdzieś godzinkę, no to możemy spać. Ale niestety właśnie obudziłam się przez to o godzinie 9:15. Także ekstra. Czyli w ogóle pogoda jest rozpieszczająca. W sensie takim, że jest pochmurno, jak ostatnio ciągle. Albo deszcz pada, albo jest pochmurno. Ale deszcz chyba też padał, bo jest mokro, więc ostatnio jesień wypadła. Jesień panuje na całego. W ogóle zrobiło mi się, robi mi się, albo zrobiło mi się już, ale myślę, że może mi się robi, jak to się nazywa, jęczmień? Bo tutaj mnie tak boli w kąciku oka i takie mam trochę spuchnięte, więc możliwe, że jęczmień. Także mówię, dwójkę dzieci mam w domu, chcąc, nie chcąc. I dzisiaj jest piątek. Muszę się skupić na tym, co ja chcę zrobić. To już w ogóle nie wiem, więc taki będzie trochę chaotyczny mój makijaż i moje gadanie. I kiedyś kupiłam już dawno temu właśnie to z NYXa, ten do konturowania, ta część mi się już skończyła, jasna. I w ogóle już tej ciemnej nie używałam długo i właśnie leżała, ale znowu polubiłam właśnie ten kolor i tą część i właśnie
lubię używać tego. Także dzisiaj jest piątek, a Halloween jest niby wypada chyba w niedzielę, nie? Bo chyba 30 jest. W każdym razie mieliśmy iść do znajomych, zrobić sobie takie a la Halloween, bardziej w sensie bardziej dla dzieci. Ale w końcu już nie wiem, czy idziemy, może nie pójdziemy, bo nie wiem, czy no Marcina nie ma jakiś znajomy przyjechać. Więc chyba nie będziemy nigdzie szli. Ale szczerze mówiąc, jakoś tak nie mam ochoty za bardzo nigdzie wychodzić, leń mnie dopadł. Więc tak, i w ogóle najlepsze jest to, powiem wam sytuację, że zamówiłam coś na internecie. To jest takie coś, że ludzie sprzedają różne rzeczy właśnie i zamówiłam sobie od Szwedki. Niby Szwedki, chociaż jakoś tak dziwnie pisała po tym szwedzku, więc może niekoniecznie Szwedki, a w każdym razie mieszkającej tutaj. I najlepsze jest to, że ja jej zapłaciłam, pytałam jej się, czy ona mi wyśle tego dnia już, zapłaciłam jej kasę, ona powiedziała, że tak i wyobraźcie sobie, że ona do tej pory mi tego nie wysłała, minęło półtorej tygodnia, nie tygodnia, tydzień minął, a ona to wysyła z Szwecji, więc powinno dojść maksimum, kurde, w ciągu 3 dni. I ona do tej pory mi tego nie wysłała, także jakieś oszustwo. Bo tam w sumie małej takiej kwoty bardzo nie zapłaciłam, bo zapłaciłam 835 koron, więc z 300 ile złoty. Więc jakaś tam mała ta kwota nie jest. I właśnie jeszcze się pytałam Marcina, ale chyba mnie nie oszuka. No nie, nie. I do tej pory mi nie wysłała tego. Pisałam do niej raz jakieś tam 3 dni temu i się pytałam jej, czy ona mi to wysłała, a ona absolutnie. Że ona wysłała. Ja myślałam, dobra, okej, okay, skoro takim tonem pewnym mówi. Ja myślę, dobra, okej. Okay. I do tej pory jeszcze nie dostałam i napisałam wczoraj do niej SMS-a, że to jest bardzo dziwne, że ja nadal tego nie dostałam, że to jest bardzo dziwne, że poczta tak długo idzie. I ona, wyobraźcie sobie, do tej pory mi nie odpisała. Do tej pory mi nie odpisała i właśnie nie wiem, ja poczekam dzisiaj jeszcze, jak przyjdzie. Dzisiaj poczekam jeszcze do poczty, ale bardzo w to wątpię, że przyszło nas jakaś nie wiem, chyba jakaś chyba ta osoba ma, może tak parę osób tak zrobiła, że niby to wysyła, a do tej pory tego nie wysłała i może na tym bazowała, że kasę wyłudzała. W każdym bądź razie ja jej mam numer telefonu, mam jej Facebooka i mam całą naszą tą rozmowę, bo pisałyśmy przez internet. I właśnie przez Swisha jej wysyłała, więc też mam jej właśnie numer telefonu. I dowód, że wpłacała, więc zobaczymy. Ja tak na pewno jej tego nie przypuszczę bez... Na pewno jej tego nie odpuszczę, że zapłaciłam jej, a ona mi tego nie wysłała. Więc jak dzisiaj to nie przyjdzie to dzisiaj, to ja napiszę, żebym zwróciła kasę. A jak dalej się nie dozwie, to inaczej sobie porozmawiamy. Bo nikt mi nie będzie robił w balona. Jak się z kimś umawiam i płacę za coś, to powinnam to dostać, a nie. Także żenada, masakra. Także widzicie, jak to może być. Także taka sytuacja ciekawa. Może ja dokończę brwi robić, bo te brwi dużo czasu mi zmojemują, muszę się skupić nad nimi. Okay. Trochę mi wierszują, no nie za bardzo. Ale mniejsza z tym i o czym to ja mówiłam. Straciłam wątek. Tym zostałam oszukana. Jeszcze zrobiłam sobie takie małe zamówienie. Zrobiłam małe zamówienie na internecie i zamówiłam sobie kilka. Zamówiłam sobie w,
w ogóle nowe opakowanie na telefon, to jest folia, więc jest taka porysowana, muszę ją ściągnąć. To jest taki Golden Rose i właśnie z lusterkiem z tyłu miałam kiedyś takie same, tylko że miałam w kolorze złotym. Plus to zamówiłam sobie jeszcze folie takie, bo kiedyś mi spadł telefon. Nie wiem, czy to zobaczycie. Spadł mi telefon i się po prostu mi pięknie porozbijał tutaj na dole. I zamówiłam sobie trzy lakiery hybrydowe. Zamówiłam sobie taką... Zaraz wam pokażę. Takie coś. I właśnie sobie wszystkie swoje kolory tutaj pomalowałam. Moje wszystkie kolory, jakie mam lakierów. I lakierem różowym zdecydowanie przesadziłam. Mam dużo różowego. Ale przynajmniej teraz wiem, czego mi brakuje, bo tak zawsze miałam te kolory nieoznaczone, to w ogóle nawet nie wiedziałam, jakie kolory mam. Teraz wiem, że różowego na pewno nie. Muszę trochę ogarnąć. Zamówiłam pielęgnację. Jakieś tam rzeczy do pielęgnacji. Nie. Zamówiłam właśnie jakieś tam rzeczy do pielęgnacji. Oczywiście już miałam wkładać tam pomadkę, ale to by była przesada. Bo wczoraj właśnie segregowałam sobie rzeczy, bo mam takie trzy takie kuferki pomadek, więc to jest stanowczo za dużo. Ostatnio parę razy miałam kupić pomadkę, się powstrzymałam i posegregowałam sobie pomadki, które są właśnie teraz na jesień. Widzicie, ile ich jest? To są takie właśnie te kolory jesienne, więc jest tego trochę. Więc powstrzymałam się, jednak wyrzuciłam tą pomadkę, pomadki, bo w sumie dwie to włożyłam. I w ogóle też chciałam sobie zamówić, jak z ciekawości, te pomadki Coco, Kylie Jenner, tej siostry Chloe, bo ona właśnie z nią nową stworzyła nowe pomadki właśnie. I to niby nowe pomadki z nią stworzyła i właśnie miałam sobie zamówić, bo nawet fajne były kolory i już byłam blisko tego, ale na szczęście powstrzymałam się, stwierdziłam, po co ja to będę to zamawiała, jak ja mam tyle tych pomadek, więc stwierdziłam, panu się dziewczyną, więc tego już nie zamówiłam. Wyłączę, dokończę ten makijaż, bo niestety warunki mi nie pozwalają na siedzenie i gadanie, więc dokończę ten makijaż i odezwę się do was. Okej, także ja już się pomalowałam, jak widzicie, bardzo delikatnie. Jeszcze będę musiała jakąś pomadkę później dać, ale to jak wypiję kawę, to nałożę pomadkę. Ubiorę się i oczywiście Marcin dzwonią, to jak nigdy się nie może wyrobić czasowo. Zawsze jest spóźniony. Będzie trochę... Czy nie będzie późno? No, będziemy jak zwykle na stykach, będziemy 5 minut spóźnieni tradycyjnie. Więc ja się będę ogarniała i dwójka dzieci przy okazji też.
I dwójkę dzieci też, więc odezwę się już później, jak się ubiorę. Także tak wygląda mój zwykły, naturalny makijaż z nosem świecącym. Ale ten rozświetlacz jest naprawdę super. Kiedyś właśnie dostałam Glossy Box. I jest to po prostu mi zakochane. Widzicie, jaki on efekt daje. Ja go tak troszeczkę nakładam, gdybym chciała go więcej nałożyć, to by było jeszcze lepiej. A propos Glossy Box, myślę, że będzie mnie rozdanie na kanale, bo w końcu podziękowałam Glossy Box, bo te rzeczy zawsze chodzą, to ja już mam typu jakieś tam kremy, jakieś tam pomadki nawilżające, one nie są mi potrzebne, więc w końcu powiedziałam, że już nie chcę prenumerować więcej, więc będę miała dwa ostatnie pudełka Glossy Box, które wam oddam, więc szykuje się małe rozdanie. Teraz będę miała gdzieś to pudełko, nie wiem, czy dzisiaj ono czasami powinno przyjść i za miesiąc znowu, także bądźcie czujni. I oczywiście nie będę zaglądała do pudełka, nie będę wiedziała, co w nim jest, także będzie dla nas niespodzianka, pokażę wam właśnie, co jest w pudełku i właśnie te dwa pudełka mam zamiar oddać, bo te rzeczy akurat nie są potrzebne, powiedzmy, myślę, że tam nic mnie nie zaskoczy, nawet jakby zaskoczyło, to trudno, na waszą korzyść, może coś fajnego będzie. Także tyle, więc ja się ogarniam. Kończę pić kawę, ubieram się, ubieram dzieci, muszę przygotować wszystko, więc usłyszymy się, jak już będę wychodziła. Okej, więc my już wróciliśmy, ale chciałam pokazać, co byłam ubrana, bo wtedy się śpieszyłam i nie miałam już czasu. Tak, mam taką apaszkę Kevina Kleina. Następnie mam taką kurtkę zieloną, ona jest taka fajna, jest taka leciutka i cienka, ale ciepła. Ona została kupiona w sklepie Reserved. Rok temu w Polsce. Ta bluzka chyba też właśnie w Reserve, bo się zastanawiałam, skąd ona jest. Jeansy z H&M-u i właśnie te buty, co mówiłam. One kupione zostały w Jeansko. Też rok temu w takim już sklepie szwedzkim. Ja je w ogóle kupiłam rok temu. One są fajne, bo są mega wygodne. I w ogóle rok temu i dopiero pierwszy raz je mam na nogach. Okej, więc to by było na tyle.